Piątek, 15 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza dowiadujemy się o tym, jak król Ezechiasz miał umrzeć. Pan Bóg objawia mu, że umrze. No i co robi wtedy król? Płacze, modli się do Pana Boga, ale też prosi go o to, żeby mógł jeszcze pożyć i bardzo ciekawie uzasadnia tę prośbę. Mówi: postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach. Pamiętajmy, że Ezechiasz żył w czasach, kiedy nie było wiary w zmartwychwstanie, kiedy nie było wiary w życie po śmierci, dlatego on sobie zdaje sprawę, że kończy się. To się wszystko kończy, co jest na tym świecie i chce żyć dłużej, ale to moje pragnienie uzasadnia tym, że jestem dobry, że robię dobre rzeczy. I nie wiem, czy wy chcecie żyć dłużej, jak długo chcecie żyć, ale warto by dzisiaj postawić pytanie, czy ja umiem uzasadnić, dlaczego ja chcę żyć, po co ja chcę żyć. Czy ja tak naprawdę chcę w tym życiu robić jeszcze dobro? Czy tak naprawdę w tym życiu ja więcej robię dobra niż zła? A może robię więcej zła niż dobra? I może dobrze byłoby, gdybym umarł wcześniej niż pragnę? Pięknie ten tekst pokazuje, że jeżeli żyjemy, to żyjemy po to, żeby być dobrym. Że jeżeli żyjemy, to żyjemy dla dobra. Jeśli chcemy żyć długo, to dlatego, żeby coś zrobić jeszcze dobrego dla siebie, dla innych. Po co ja jeszcze żyję? Co chcę ja dobrego zrobić? Nieraz jak jest jakiś pogrzeb, zwłaszcza ludzi, którzy wcześniej zmarli, to często ludzie zadają pytanie, dlaczego on umarł? A trzeba by na każdym pogrzebie zadawać pytanie, dlaczego ja jeszcze żyję? Po co mnie Pan Bóg jeszcze zostawił? Jaki Pan Bóg ma cel w moim życiu, że zostawił mnie, żebym ja jeszcze mógł żyć? Psalmista mówi również o śmierci, powiadając: w połowie dni moich odejść muszę. I to w połowie dni moich można uważać, że miał 35 lat czy 40 lat. Jeżeli Pismo Święte mówi, że żyjemy lat 70 czy 80, jak jesteśmy mocni. A więc psalmista ma świadomość, że może jest chory, może coś się stało takiego, że on w połowie dni musi odejść, to znaczy ma świadomość, że jest młody, że mógłby jeszcze pożyć, ale musi stąd odejść. I od tego psalmisty uczymy się takiej świadomości, czy ja jestem gotowy na śmierć. Czy ja mam świadomość, że połowa dni to wcale nie jest tak mało. Ja mam 47 lat i już żyję 16 lat dłużej niż Pan Jezus. Żyję dłużej niż święty Stanisław Kostka. Żyję dłużej niż Tereska od Dzieciątka Jezus, niż Karolina Kuskówna, niż wielu świętych. Żyję dłużej. I czy jestem gotowy na to, żeby odejść? Nawet jeśli to będzie połowa moich dni. Przecież nikt nikomu nie obiecał, że będzie żył 70 czy 80 lat, czy nawet 100. Oczywiście śpiewamy 100 lat, ale trzeba być mega nieracjonalnym człowiekiem, żeby nie mieć świadomości, że ludzie umierają nawet wcześniej. Być gotowy na śmierć to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. Nie odkładać testamentu na nie wiadomo kiedy. Nie odkładać pojednania z ludźmi na nie wiadomo kiedy, bo może przyjść taki moment, że nie zdążę się pojednać, nie zdążę pogadać, nie zdążę po prostu wyrównać pewnych spraw i zostanie jakiś taki niesmak, zostanie wyrzut sumienia. Czy jestem gotowy na to, żeby odejść w tym tygodniu, w tym miesiącu? Czy jestem gotowy na to, żeby odejść w połowie moich dni? Ewangelia opowiada nam o znanym epizodzie, jak uczniowie idą przez pola i zrywają kłosy z burz, no w ten sposób sobie radzą z głodem. No i zostają za to oskarżeni, że nie powinni tego robić, zwłaszcza, że jest szabat. No i Jezus bronił swoich uczniów. Broni, że owszem, prawo jest prawem, ale prawo jest dla człowieka, że jest pewien margines w prawie, nawet nie przeciwko prawu, ale który po prostu służy człowiekowi. No jeżeli jesteś głodny, jeżeli nie robisz szkody, jeżeli tutaj nie sprzedajesz tego, no to ten pewien margines można zaaplikować dla człowieka. I nie wchodząc w szczegóły, bardzo ważną rzeczą w życiu jest mieć taki margines. Że owszem, zasadniczo się nie spóźniamy, ale mam ten margines, że jeżeli widzę kogoś potrzebującego, to mu pomogę, a nie go zostawię, bo ja się nie mogę spóźnić. Że zasadniczo nie kłamię, ale jeżeli ktoś mnie zmusza do powiedzenia prawdy, do której nie ma prawa, no to przecież mogę tej prawdy nie powiedzieć. Że mam taki margines, że tak, staram się być świętym, jestem święty, ale kiedy popełnię jakiś grzech, to znów nie dołuję się totalnie i nie myślę, że jestem świnią czy zerem, bo jestem człowiekiem. Mam też margines na grzechy. To nie chodzi o to, żeby się zgodzić na słabość, nie chodzi o to, żeby się zgodzić na zło,
Ale chodzi o to, żeby trochę jak w zeszycie mieć taką świadomość, że większość ma być dobra. Większość ma mieć jakieś zasady czy wartości, ale ten margines, taki błędu pozwala nam zrozumieć, że ktoś komuś coś nie udaje, że ktoś coś zawalił, że ktoś jest słaby, że ktoś jest jakimś grzesznikiem. Jeśli ktoś ma margines, to troszeczkę to działa tak, że taka strefa buforowa, że nie będzie jakiegoś męczarni, tylko ja będę miał świadomość, będę umiał sobie wytłumaczyć i innym. Ludzie, którzy są bardzo tacy restryktywni, mają ciężko w życiu, sami się z tym męczą i męczą się też inni z nimi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.